takim wnętrzu, gdzieś pewno w sąsiedniej sali, odbyła się jakaś ceremonia. Może wręczenie nagrody, może jakaś ważna uroczystość. No i ceremonia ma swojego mistrza. Taką osobę, która pamięta i dba o to, kto ma być na swoim miejscu, co się ma kiedy rozpocząć, w jakiej kolejności, tak żeby wszystko dobrze poszło, zgodnie z planem. Mistrz ceremonii to niekoniecznie jest osoba najważniejsza, najbogatsza i najwspanialsza na sali, ale to jest kluczowa osoba. Dlaczego o tym mówię? Otóż w tym tygodniu przed szkoleniem jeden z uczestników powiedział: wiesz co, mam ogromny problem, żeby załatwiać sprawy z takimi osobami, które są ważne, które mnie deprymują. Wtedy tak naprawdę to te osoby rozdają karty. To te osoby rozdają karty. I podczas szkolenia zaapelowałem do uczestników, tak jak teraz do ciebie, zadaj sobie pytanie, kto jest mistrzem twoich ceremonii? Czy ty jesteś mistrzem twoich własnych ceremonii? Co mam na myśli? No, mam na myśli to, że jeżeli w twoich sytuacjach zawodowych są osoby dla ciebie znaczące, bardzo ważne, to wciąż ty jesteś przecież tą osobą, która ma sprawić, żeby wszystko poszło zgodnie z planem. Także zostawiam cię z pytaniem, kto jest mistrzem twoich ceremonii?